Stulecia nasz zakon niezłomnie wypełnia świętą misję utrzymania równowagi pomiędzy ludźmi i mieszańcami. Cel ten obrał nasz protoplasta król Artur. Cześć i chwała jego imieniu. To prawda? Lord kanclerz walczył przy boku Artura? Tak głosi legenda. Dzisiaj równowaga ta jest zagrożona przez niebezpieczny rodzaj zarazy. Rebelię. Tak długo, jak będzie przyzwolenie na anarchię i terror. Tak długo. Ta lekańska zaraza będzie przeżerać nasze miasto i będzie ono nie do życia. Więc lord kanclerz zgodzi się, że trzeba podjąć działania w Whitechapel. Whitechapel to sprawa dla władz cywilnych. Gdy król Artur wojował o wpływy z cesarzem Rzymu Lucjuszem, nie zaprzątał sobie głowy przyziemną kwestią jurysdykcji. Darujmy sobie historyczne wtręty, Sir Percivalu. Żyję na świecie znacznie dłużej niż ty. Przypominam wam, że zakon boryka się zarówno z zagrożeniami z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszyscy musimy zachować czujność. I nie dać się usidlić tym, którzy tylko czyhają, by zniszczyć nasz święty zakon. Rebelianci naprawdę są w stanie omotać każdego. Lord kanclerz chyba nie kwestionuje lojalności Sir Percivala. Zakon długo dawał posłuch radom Sir Percivala. Lecz bieżąca sytuacja wymaga rozwagi i współpracy, a nie pochopności. Sir Percival ma sprawę, lordzie kanclerzu. Sytuacja w Whitechapel może wymagać naszej uwagi. Czy lord Darwin ma aprobatę pozostałych? Lordzie Hastings, lordzie Danglas? Tak, ma, lordzie kanclerzu. Może powinniśmy zapytać o zdanie radę? Dobrze. Jakie jest zdanie zakonu jej królewskiej mości w sprawie Whitechapel? Za czy przeciw? Przeciw! Sprzeciw utrzymany. Posiedzenie jest zamknięte. Zakon stał się zbyt zachowawczy. Bierność nas zniszczy. Zostaw to już. Chrzanić rozwagę. Sir Percival jest wzburzony. Lepiej nie wchodzić mu w drogę, gdy się czymś przejmuje. Jak to rozumieć?